Siema, ja jestem Bas, pokażę wam taktykę na farmienie echa i podbijanie databank, ale najpierw parę słów o tym, czym to jest. Databank to terminal naszej kolekcji echa. Na podstawie jego poziomu określa się szansa na jakość echa. Możemy rozwinąć databank do 20 poziomu, na początku dostajemy tylko zielone echa. Na 5 poziomie mamy szansę na niebieskie echa. Już na 8 poziomie mamy szansę na fioletowe echo, a na 15 poziomie mamy szansę na złote echo, czyli największe z możliwych. Każde nowe echo bądź wyższej jakości w naszej kolekcji podbija punktację databank. Zielone dają nam 10 punktów, niebieskie 15, fioletowe 15 i złote dają 20 punktów. Echo, czyli hologramy, projekcje, pozostawione przez przeciwników. W uproszczeniu są to stygmaty, artefakty albo reliki, które działają tak samo. Ale dropią one z przeciwników w otwartym świecie. Echa mają dwa główne bonusy oraz w zależności od jakości od 3 do 5 dodatkowych statystyk, które trzeba dodatkowo odblokować za pomocą tzw. tuniara. Co 5 poziomów echa możemy wylosować dodatkową statystykę. Zielone możemy zrobić na plus 10, ale nie mogą mieć one dodatkowych statystyk. Niebieskie na plus 15 i mają one 3 statystyki. Fioletowe możemy zrobić na plus 20 i one mają 4 statystyki. Złote możemy zrobić na plus 25 i mają one 5 statystyk. Echa mają też koszt udźwigu, nazywany cost limit. Zwykłe echa ma ciężar cost 1. Echo elity ma ciężar cost 3, a echo bossa ma ciężar cost 4. Na początku mamy udźwig, czyli cost limit, na 8 punktów. Na 2 poziomie databanku cost wzrasta do 10 punktów, a na 9 poziomie databank cost wzrasta do 12 punktów i to jest maksymalna wartość. Postać możemy wyposażyć w 5 ech, co daje nam 4, 3, 3, 1, 1, czyli boss, 2 elity i 2 zwykłe echa. Echa posiadają unikalne zestawy, obecnie mamy ich 9. Każdy z nich daje nam poszczególne bonusy nazwane sonata. Aby uzyskać efekt sonaty, potrzebujemy 2 sztuki na pierwszy bonus oraz 5 sztuk na drugi bonus z tego samego zestawu. Ważne, aby każde echo nie duplikowało się, ponieważ nie otrzymamy bonusu sonaty. Mając 2 takie same echa, są one liczone jako jedno w przypadku sonaty, ale statystyki jednak otrzymujemy i możemy z nich korzystać. Echa posiadają dodatkowe umiejętności, o których należy wspomnieć. Echo Skill pozwala nam na przyzwanie albo transformację w dane echo oraz wsparcie w walce czy w eksploracji. Możemy korzystać z echa, które jest na pierwszym slocie naszego bohatera, a od 2 do 5 miejsca otrzymujemy tylko statystyki oraz efekt sonaty. Jeżeli podoba Ci się ten materiał, zostaw suba i łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zapraszam również na Twitch TV, gdzie streamujemy WoW i inne gierki. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Nie przedłużając! Farmienie echa, czyli bieganie po świecie i wybijanie każdego napotkanego przeciwnika, to co tu radzić? Po prostu lecimy wybijać mobki. Otóż i tak i nie. W databank mamy echo galerii, w którym mamy spis każdego echa, a nie tylko tych złapanych. Obecny progres oraz co najważniejsze opcje track, czyli śledzenie przeciwnika. Możemy tutaj sprawdzić, którego echa nie zebraliśmy z wyższej jakości oraz je wyśledzić. Przy okazji możemy również wyszukać przeciwników, których jeszcze nie spotkaliśmy. Mamy szansę na drop echa z przeciwnika, ale jest też tak zwany system pity, czyli gwarantowany drop. W przypadku bossów jest to 2, czyli bijemy bossa, o nie zostawił echa, to następny jest gwarantowany. W przypadku elit jest to 4, czyli bijemy jedną elitkę, drugą elitkę, trzecią elitkę, nie zostawili żadnego echa, no to następna jest gwarantowana. Co jednak dużo zmienia, jak już chcesz farmić konkretne echo dla swojej postaci. Zakładając, że mamy 20 przeciwników na świecie, co daje tobie minimum 5 ech dziennie, jeżeli bijesz tylko tego przeciwnika. A jeżeli wplecisz 3 inne elity, które cię nie interesują, ale chcesz zbudować pity, masz 20 ech dziennie, co zwiększa 4-krotnie szansę na lepsze statystyki. Brzmi fajnie, co nie? Tak samo jest w przypadku farmienia echa, aby wbić wyższy poziom databank. Mnie niejednokrotnie zdarzyło się, że bijąc wszystko na swojej drodze, dostawałem echa, które nie były mi obecnie potrzebne, a przy okazji wybiłem większość potrzebnych mi przeciwników i musiałem czekać do jutra, aby farmić to samo. Bardzo ciekawą opcją na farmienie databanku jest system Data Merge, czyli system scalania. Aby go odblokować, potrzebujemy 8 level databank oraz wykonać zadanie Soul 3 Phase Ascension na poziomie 20 konta, czyli Union Level. W tej zakładce możemy wybrać 5 ech i scalić je ze sobą, otrzymując echo bądź ekstra echa na podstawie naszego databank levelu, czyli możemy zmienić 5 zielonych ech na jedno bądź nawet więcej złotych. Możemy również korzystać z tego wcześniej, aby podbić po prostu databank level sukcesywnie już przy fioletowych echach.
Ja osobiście polecam farmić echa do 15 levela databanku i dopiero wtedy zacząć scalać, ponieważ możemy mieć 2000 ech w plecaku, a to obecnie bardzo dużo. A z 1000 ech mamy potencjał na 200 albo nawet więcej złotych, co może nam zbudować nawet 18 level databanku, gdzie 19 i 20 jest zablokowany za 40 level union, ale exp tak czy siak możemy sobie zebrać wcześniej. No dobrze, ale im wyższy level, tym trudniej pokonać przeciwnika. Tak, i tutaj najciekawsze. Sol 3 face rank zwiększa się co 10 union level. A w menu mamy taką fajną opcję jak Lower Sol 3 Face. Zmniejsza to poziom przeciwników, przez co daje nam ogromną przewagę, ale spokojnie, już tłumaczę. Najpierw na największym Sol 3 Face robimy dzienne czynności, wydajemy waveflipy itd., itd. A jak już zrobimy sobie wszystko i zostanie nam tylko zbieranie echa, to zmniejszamy poziom świata. Drop ech jest powiązany tylko z naszym databank levelem, a w przypadku koopa jest to najmniejszy poziom databanku jednego z graczy na świecie. Więc trudność przeciwników i level świata nie ma absolutnie znaczenia, a im łatwiej pokonać nam przeciwnika, tym szybciej wyfarmimy aha oraz dodatkowe przedmioty do ulepszenia. Wcześniej jak widziałem tą opcję, mówiłem, nie, szkoda, po co to? Ale faktycznie dzięki temu wybiegłem w bossa czy w elitę, puszczam skilla i przeciwnik pada, więc farmienie jest super efektywne w porównaniu do mojego poziomu świata. Zmniejszenie poziomu świata trwa 12 godzin, także zastanówcie się dwa razy, czy to dobry moment, aby zmniejszyć poziom i czy macie czas, aby w ogóle z tego skorzystać. A czy będziecie to robić codziennie, czy w weekend, to zależy od was. Jest to super ułatwienie, które oszczędza masę czasu i zwiększa potencjalny zysk. Ciekawostka. W koopie możemy farmić bossy, jak i zwykłe potwory, zależnie jak daleko od siebie jesteśmy. Echo pozostaje na ziemi do zebrania, a drop wpada prosto do ekwipunku. Z moich obserwacji wynika, iż jest dzielony na obszar, w którym się znajdujemy oraz obszary mu sąsiadujące. Jak jedna osoba stała przy teleporcie na samym dole mapy, to miałem praktycznie trzy obszary, na których dzieliliśmy drop, a poza tymi obszarami drop był tylko dla mnie. Natomiast jak osoba zatrzymała się w Tiger Maw, to drop był dzielony prawie na całą mapę i dopiero w Desorok Highland drop nie był wspólny. Mam nadzieję, że to wideo Tobie pomogło. Jeśli podobał Ci się content, zostaw lajka i suba, a to pomaga mi rozwijać kanał. Dzięki. Daj mi znać w komentarzach, czy sprawdzisz to i czy masz jakieś pytania. Miłej zabawy w Wuthering Waves i do zobaczenia na streamkach albo kolejnym video.